Słuchajcie, dopiero co dotarliśmy tutaj do Milionowic i naprawdę jest mega napięta sytuacja, ponieważ Bobo się schował. Stary, serio! No i już nie wiemy, gdzie on jest. Serio, chłopaki, musimy się zgrać, musimy go znaleźć. Ej, bez kitu, dobra, wiecie co? My nie wiemy, stary, gdzie on jest nawet. No my musimy go tutaj poszukać, przecież on chwilę temu tutaj chodził, jeszcze na odcinku Maciocha i teraz co? Nie ma go tutaj, nigdzie go nie ma. I co to ma znaczyć? Ja nie wiem, o co chodzi, no. Nie wiem, czy powinniśmy go lepiej... Ej, czekajcie. Ej, czekajcie. Stop! Musimy się naradzić po prostu. Oj, koniecznie. No, gdzie on może teraz być? Jak no... dla mnie to chyba trzeba, stary, po prostu się rozdzielić i go poszukać. Dobra. Dobra, no to... to ja może pójdę z Maćkiem, czemu nie? Dobra, on jest gdzieś w Milionowicach, jak dla mnie. Jak dla mnie też, ale jakiego ty zdania jesteś, Elvis? Czy lepiej go w Milionowicach szukać, czy gdzie? Ja się pogubiłam, a może będzie się wszędzie, w szpitalu, co ty o tym uważasz, bo ja jestem kłębkiem nerwów. No właśnie, dobra, wiecie co, lecimy tutaj. Ja tego nie wytrzymam psychicznie, no. Dobra, ja lecę tutaj jakoś może bardziej w stronę mojej willi. Ja go całego rozwalę, no. Naprawdę, wzajemnie. Dobra, widzę, że tu Maciek też leci. I stary, ja tu naprawdę nic nie widzę, żeby on gdziekolwiek tu był. Ustawiał TNT tutaj. Nie no, przecież widziałem, że to byłeś ty. A, żartuję tylko, stary. Chciałem cię nabrać, gościu, no. Dobra, stary. Lecimy, bo naprawdę on jest niebezpieczny. Serio, on nie wiemy, gdzie on może być. On może być nawet tutaj, on może... Nie no, on może być na tej palmie. Macie go wszędzie. No nie, go tutaj nigdzie bez kitu nie widzimy. Musimy jakoś bardziej się rozejrzeć. Dobra. Lecimy dalej, stary, lecimy. Nie ma go tutaj przy twojej willi, to teraz lecimy do tego sklepu TNT. Dobra, on też tam może być, bo tam przecież jakieś TNT i tak dalej jest. Okej, dobra, wbijmy tam. Mam nadzieję, że on tu nam już nic nie rozwala po prostu, bo jak on by tu zaczął niszczyć, oj, no, to nie byłoby to za dobrze. Zdecydowanie byłoby nie za dobrze. Okej, dobra. Też tu nic nie ma. Ej, co jest? Bez kitu. Masz barszczyk, sobie wybiłem barszczyk, ta? Stary, to nie jest czas na picie barszczyk. Nie no, nie wierzę w gościa. Dobra, a tak korzystając z okazji, to przypomnę wam o tym, żebyście strzelili teraz suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo to jest naprawdę mega ważne, żeby strzelić suba, no bo wtedy dołączysz do teamu agenta, serio. Dobra, schodzimy na dół. Ej, czemu ja nie mogę zejść z tego rusztowania? Okej, dobra, schodzę. Siemano! Elo! Lecimy. Chodźcie tutaj. No chodźcie, dobra, dobra. Stary, gdzie on? Ty go gdzieś widziałeś, czy nie? Nie, ale trzeba centrum miasta zobaczyć. Dobra, lecimy. Centrum to jest... Ej, czekajcie, on tu jest gdzieś. Ej, gdzie on jest? Gdzie? Nie wiem, czy ja go widziałem? Ej, poczekaj, czy on jest... No tak, przecież już wiem. Tam jedna to już wiem, stary. On jest tutaj, lecimy z nim. Musimy go rozwalić, tylko na ten pomnik nie wbijemy, jak on ma pancza. Trzeba go jakoś tutaj na dół sprowadzić. To ty się chowasz przed nami. Ej, dobra, lecimy do niego jakoś do góry. W ogóle gdzie jest tutaj Abra? Ej, ja tu go nigdzie nie widzę po prostu. Bo wow, no byłem przy lodowcu i go tam nie. Ej, stary, on jest tutaj przy pomniku. W zasadzie na tym pomniku, on jest tam u góry, zobacz. On tu strzela ciągle. Stary, nie wiem, ale... Wow, trafiłem go, poleciał, ale poleciał, dobra, gonimy go. On nie może nam zwiać teraz, dobra. On tu jakoś próbuje w nas z łuku strzelać. Nie, no poddaj się. Bobo, poczekaj. Nigdy nie poczekaj. Stój, możemy się dogadać. Okej. Nie no, rozklepujemy go teraz, dajesz. Nie chcę gadać, to go niszczymy. Co, miałeś zniszczyć mój wieżowiec i się obstrałeś, no. No bez kitu, tak musiało być. Chodź tu, Bobo, wymienimy ci pieniążkę, no. Dobra, lecimy, nie możemy mu pozwolić, żeby on tutaj tak po prostu ciągle był w Milionowicach. Nie wiemy, co on tu może zrobić, serio. Przewiniemy cię. Dobra, lecimy. Okej, cyk. No, zobaczymy z nim jest ciężko. Ej, gdzie on biegnie teraz? Bobos, gdzie ty idziesz? Ej, nie, co on robi? Ej, on ucieka, stary, czy on zwiewa w drugą stronę niż Milionowice? Milionowice rozwalić, a ty orasz cały czas. I on po prostu sobie ucieka. Nie, ale właśnie nie ucieka. Jezu, co za dzban. Nie, no jaki dzban, bez kitu. Jak któryś do mnie podejdzie, to wybuchnie cały ten... Oczywiście. Oczywiście, lecimy za nim. Jasne, nie ufajcie mu, słuchajcie, to jest taki lamus. Ej, co? On zatkał tutaj wodę. Dobra, drugą stroną. Drugą stroną musimy iść. Okej, to jak on wyleciał tam wtedy? Sama góra, sama góra. Dobra, lecimy na górę. Wow! Coś tu wybuchło, słuchajcie. Ej, coś tu ewidentnie wybuchło. Ej, on tu jest, nie, nie, dobra, dobra. Próbuję strzelać jakoś w niego. Dobra, nie, nie, stary. Wow! Dobra, o, tutaj TNT poleciało, co się dzieje? O kurde, gdzie on jest? Ej, gdzie on poleciał? Ej, nie, musimy go znaleźć. Przecież on tutaj ciągle może wysadzać. Ej, on jest na dole, widzę jego nick, zobaczcie. Ej, idziemy, idziemy. Ej, nie, no czemu tak powoli to schodzi? O kurde, co tu się stało? Zobaczcie, cały ten wieżowiec teraz poleciał. Nie. Mam go, słuchajcie, dobra, schodzimy, schodzimy. Ej, kolejny TNT! Co się dzieje? Ej, nie, on tu wybucha. Dobra. Wow! Ej, co tu się dzieje? Naprawdę, to wszystko wybucha. Zginiesz za to, stary. Nie, za to go musimy teraz rozklepać. Nie ma takiej opcji. Ej, stary, ja go nie widzę. Gdzie on uciekł? Dobra, jest na dole. Schodzimy tam do niego. On tu znowu TNT daje. Odsuńcie się. Wow. Wow, jakby wow. Niszczymy cię, frajerze, nie możesz tak. Ej, gdzie on teraz spadł tam na dół? On spadł na dół, na sam dół. Ej, on tu wychodzi. Dobra, lecimy do niego. Teraz mamy szansę. Dajecie, dobra. I spróbuję zjeść koksa i może się uda go rozklepać w końcu. Dobra, lecimy. Mam łuk z flame'em od Elvisu z jego skrzynki. Dobra, nie, on tutaj próbuje jakoś wyjść, musimy, nie możemy mu pozwolić uciec. Nie, nie wyjdzie, spokojnie. Nie wyjdzie, lamusek. Dobra. Ej, nie, serio. No nie, nie wierzę, wyszedł. Dobra, musimy za nim lecieć, musimy po prostu go dogonić teraz. Ucieka za naszą wioskę. W którą stronę? Dobra, to jakoś w stronę tego lodowiska, nie. Lecę za wami. Nie, TNT, on jest w wieżowcu, cały czas w wieżowcu. Ej, co? Jest. On znowu, o nie, on tu TNT kolejny dał. Ej, nie no, on odwala. Co jest typem? Tu pozostał tylko wielki słup po prostu wody tutaj, nie no, najgorzej chyba. Kurde, nie, próbuję go jakoś dogonić. Nie ma opcji, sam się możesz poddać, albo cię rozklepiemy, raz. No i twoje miasto nie istnieje, no bardzo fajnie. Nie, bo jeszcze będziesz do nas, wrócisz i przeprosisz nas za... Tak będzie, na 100% tak będzie. Dobra, ej, mam szansę, można go teraz wyrzucić w sumie z tego wieżowca. Ej, nie! Wow, on to podpala! Dobra, ej, wypadł stąd! Ej, gdzie on jest? On jest na tym lesie, nie! Nie może ten las się podpalić, przecież... Nie, nie, przecież jak to się podpali, to cały las... Nie, nie może tak być, nie może. Dobra, zostawcie ten las, trzeba go, słuchajcie, pocisnąć, bo on będzie więcej robił. Okej, dobra, ej, ale gdzie on jest teraz? Siebie rozwal, stary. Ej, czekajcie, ale gdzie on uciekł? Ja go nie widzę nigdzie. Jest przy swojej willi. O nie, on tam nie może nic wysadzić, nie pozwólcie na to. Nie ma takiej opcji, żeby tam chociaż jedno by TNT wybuchło. Bez kitu, nie no, lecę. Dobra, ja go lecę tam. Staram się go powstrzymać, słuchajcie, musicie mi pomóc szybko. Dobra, lecimy, lecimy. Nie! Skrzynki! Nie, czemu? Czemu przy skrzynkach? Dobra, nie. No przestań wysadzać ty. Nie, nie. Serio? W takim miejscu teraz to przesadziłeś, rozwalamy go. Raz, dwa. Co? Co się przedrzeźniasz, frajerze jeden? Nie, nie, nie możesz tego wysadzać tutaj. Co uciekasz, no? Stop! Jeszcze bardziej zniszczymy! Zniszczymy się wszystko! Dobra! Każdą kratkę ci rozwalimy dosłownie w tych bobowicach. Pożałujesz tego! Jesteś kanalią! Nie, nie, koniec z tym, rozwalamy go teraz. Teraz to mnie serio wkurzył. Takie coś zrobić. Nie no, to przesadził. To teraz ewidentnie przesadził. Ej, bo mnie tu nie było, co tu się stało? No stary, on połowę willi rozwalił, tak nie może być. To jest zwierzę. Nie, lecę za nim, lecę za nim, nie pozwolę mu dosłownie... Gdzie on ucieka? Tutaj. Nie, gole... Dobra, ej, czy on ucieka do bobowic? Ej, powiedzcie, że macie TNT. Dobrze, z chęcią tam idziemy. Pożałujesz tego. Oj, i to mocno pożałujesz, bobo. Dobra, lecę za nim. Okej, dobra, lecę za nim, tuż dosłownie za nim. Ej, czy on chce wysadzić wieżowiec, to znaczy lodowiec? O kurde, nie, 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 nie. To jest taki drani, naprawdę. Jak można to zrobić? Nie. No nie podchodźcie, nie podchodźcie, nie podchodźcie. Ten za bobo, hop, hop. Hop, hop. Ej, stary, on ucieka! Nie, nie możemy go zgubić. Ja sobie nie wyobrażam, jak my mogliśmy się z nim kumplować kiedyś, no. Nie, no, nie rozumiem tego. Jak można być taką pałą? Tak, bo przeprosisz, to się dogadamy. To będzie... No. Oj, nie wiem, oj, teraz, to, że giniesz teraz, to jest najlepsze. To, co zepsułeś, tak? Wszystko odbudujesz. Ty jesteś najgorszy. Możesz się przejść. O nie! Jesteś niszczony, typie. I to jesteś ostro niszczony. Dobra, lecimy. Nie działy się takie rzeczy, miało nie być TNT w tej wojnie, a widać jaki jest honorowy. TNT, jakby pierwsi zaczęli to wszystko wysadzać. To trochę prawda, bo wy wysadziliście mu magazyn, tutaj trzeba... I bardzo dobrze, już nie żałuję. Ale on też przecież używał TNT, no nie róbcie z niego. Dobra, lecimy po prostu za nim i tyle. Nie ruszysz lodowca, bo wtedy będziesz miał... Nie, nie chodzi mi o lodowiec. Ej, co on tu próbuje zabierać? On próbuje kraść? Ej, rozumiecie? On już musi kraść od nas chyba. Naprawdę, nie ma. Tylko ja to kupiłem. Aha. Ty też prawda. Dostał. On ma item. Dobra, lecimy dalej za nim. To naprawdę kupił miesiąc temu. O kurde, co? Cheaterem, on ma od Herobrina. No prawda, że od Herobrina ma item. Ej, nie. Dobra, wiecie co? Lecimy tutaj dalej za nim. Ej, do więzienia z nim, do więzienia z nim. Do więzienia! Dobra! Chodzisz tam! Do lawy, do lawy! Dobra, ej! Czy go wrzucamy po prostu do jakiejś celi? Dobra, gonimy go, gonimy go! Ej, gdzie on ucieka? Ej, co to jest za miejsce? Dobra! Bawimy się! Co żeś Dobra, wskoczyłem do niego! O kurde, ej, pomocy! Pomocy, muszę zjeść koksa! Koksa muszę aż zjeść, kurde! Ej, aż dwa koksy zjadłem, rozumiecie? Nie, to jest jakaś masakra. Dobra, ej, co? Gdzie my wbijamy tutaj? To jest naprawdę niewychowany smak. To są żarty, człowieku. Dobra, niszczymy go teraz, on nie ma życia. No, no, okay, i co? Rozkopałem tego kobla, nieźle się zamurowałem. Nie dla psa kiełbasa. No i uciekam. Ej, dobra, wrzućmy go do tej lawy, może się uda. Dobra. Nie, kurde. Ej, prawie go wrzuciłem do tej lawy, najgorzej, dosłownie milimetr. No właśnie o to chodzi. Ej, widzę go, on się tutaj chowa jakoś, okej. Gdzie on poszedł? Ej, naprawdę, gdzie on teraz poszedł? Nie wiem, stary, on się ukrywa, bo się boi. Ej, naprawdę, Ej, on tędy idzie! Dobra, widzę już! Lecimy, lecimy za nim, nie możemy... Okej, on tutaj jest... No i co teraz? Dobra, TNT i wchodzimy do niego! Cyk! Na spontanie, bez stresu... Oj, co... Ej, teraz on jakoś tędy pobiegł. Nie wiem do końca, gdzie on idzie, ale musimy naprawdę to odnaleźć. Okej, on tu wychodzi. Stary, bijesz go, żeby on nie mógł wyjść. Kurde. Okej, dobra. I gdzie on teraz biegnie? Nie możemy pozwolić po prostu tutaj zostać. Musimy go stąd w końcu wygonić. Nie może on tu ciągle być. Przecież... Bo widzę sobie odpala TNT. No dokładnie. Dokładnie. Ej, on wbija na... Dobra, na dźwig w zasadzie, czy tam dziurawia. Dobra, jak tam zwał, tam zwał. Ej, jak my mamy tam do niego podbić teraz? Ej, a co jakbyśmy go po prostu z łuku spróbowali strącić? Dobra, to dawaj. Dobra, ja go nawet nie widzę chyba dokładnie. On jest na rusztowaniach tych. Słuchajcie, on nam nic nie zrobi z tego żurawia, ponieważ on nie rzucił TNT na lodowiec. W sumie, fakt. Więc to jest dla niego taka niedobra pozycja. To jest fatalna lokalizacja dla niego, tak naprawdę. Okej, dobra! Teraz on tylko chawiać może. Ej, czy on wie już do Bobowic, czy gdzie? Nie. Przecież ja nie uciekam, tylko ty. Nie, nie wierzę. Ej, gdzie on teraz bił? To jest niesamowita logika. Koleś ucieka i mówi, że nie ucieka. Tak. O, to jest jego baza, tak? Skończ trzecią klasę podstawów. Wow, jak tu wszystko wybucha, bez kitu. Co wy robicie? Ej, tu jeszcze creeper do tego. Ej, stary, nie no wiem, czy teraz nie przesadziłeś trochę. Ej, serio, dobra. Lecę tutaj za Maćkiem. Ty tutaj weź się podbuduj, ja za tobą pójdę po prostu. Okej, dobra. Dobra, to ja wbiję może pierwszy, okej? Cyk, cyk. Okej, i teraz nie wiem, gdzie on nawet jest. Nie musimy naprawdę go szybko jeszcze odnaleźć. I serio, bo on, jak go zgubimy, no to możemy mieć przypał znowu. Bo nie wiemy, czy on nie wróci i po prostu czegoś nie wysadzi. Ja bym... Chodźcie się jakoś tutaj spotkajmy przy lodowcu może. To jest taki plan, co nie? Dobra. Okay. Wow, tu jakieś TNT znowu wybuchało. Ej, co jest? Ej, szybko wychodźcie tutaj na górę i to koniecznie. Idziemy. Ej, co się dzieje? Dobra, czyli po prostu nie musimy się naradzać, gdzie on już jest. Dobra, to lecimy po prostu, serio, jak najszybciej, żeby go po prostu wykurzyć i wygrać wojnę, bo musimy w końcu wygrać. Tylko, że ja w ogóle itemów stary nie mam, żeby się z nim teraz... Kurde, serio? Musimy sobie zrobić jakieś, wiesz, no tutaj, jak to się mówi, no ogarnięcie itemów. Ej, bez kitów, w sumie fakt. Tylko, czy widzieliście jakoś on stricte tam wszedł do Bobowic, czy nie? Nie, wiem tylko, że w tym lesie jest. O kurde, to... Ej, widzę go tam! Widzę on tu jest, dawaj. Co on kombinuje? On swoje tele zabiera, zobacz, co ty jego telki masz. O nie, nie, nie. Co Bobo? Elo! No, no, co tam mówisz? Sio, poszedł stąd. Dobra, wykurzamy ciebie stąd, raz, dwa. Okej, dobra. O nie, on z tym łukiem znowu. Dobra, zrzuciliście go, nice! Dobra, skaczemy tu do wody. Ej, co się przedrzeźniasz, frajerzy jeden, niszczymy cię. Takie dźwięki wydajesz, Bobo, ja nie wiem. Co to ma. Dobra, lecimy. Nie może... Czy on tu... Co? Ej, nie. Co ty dajesz? Tu masz to i tu masz to jeszcze. Jaki numer. Jakie dobre portki. Dobra, je biorę oczywiście. I lecę na... Tylko gdzie on jest? On gdzieś ucieknie w tą stronę. Gdzie on jest? Zwiał, serio. Nie, no nie gadaj. Nie gadaj. No co? No stary, no zwiał i tyle. No uciekł gdzieś. Po prostu se wziął i... O nie. Nie wiem, musiałem itemy zebrać, no nie? Najgorzej chodzi. Najgorzej, nie. Stary, ja myślę, że chyba powinniśmy to przerwać, chwilę odpocząć, ogarnąć się i lecieć dalej, serio. 5 godzin. Dobre 5 godzin myślę, że to już serio trwa. Nie, więcej. Nie no, więcej, stary, naprawdę. Więc tak, ja myślę, że ten odcinek będziemy w tym momencie kończyć, ale wy nie zapomnijcie oczywiście strzelić suba, bo to jest mega ważne, żeby tego suba strzelić, bo lecimy po 100 000. No i tak. Jeszcze przypomnę o tym, że kontynuacja tej wojny będzie tutaj dalej na kanale Abry, czy tam potem Bobo, a wcześniej była jeszcze u Elvisa i u Maćka, więc tak, w tym momencie kończymy ten odcinek. To byłoby na tyle, cześć!